Proszę przy okazji mi zamrozić uszka z grzybami. Bardzo dobrze. Ma talent, ewidentnie. Złoty przycisk. Ja chciałem się zwrócić do pana, panie premierze, z troską o pańską kondycję, bo ostatnio jak pan rządził, to uciekł pan za granicę po 7 latach rządów. Teraz wytrzymał pan niecałe 2 miesiące. Ale cieszę się, że jest pan z powrotem, ale to może dlatego, po ponad 70 dniach pańskich rządów spełnił pan ze 100 obiecanych konkretów na pierwsze 100 dni 6 konkretów i co gorsze, z odpowiedzi na nasze pytanie odnośnie kwoty wolnej od podatku jasno wynika pańskiej odpowiedzi pisemnej, że nie zamierza pan w najbliższym czasie spełnić tego ważnego konkretu. Dlatego zwracam się tutaj do pana, panie marszałku Hołownia, bo pan z kolei obiecał na początku tej kadencji, że zlikwiduje pan zamrażarkę sejmową. Tymczasem my złożyliśmy projekt tożsamy z pańskim postulatem, panie premierze, o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku w pierwszy dzień tej kadencji i ten projekt leży już w zamrażarce prawie 3 miesiące, także bardzo proszę otworzyć wreszcie tą szeroką zamrażarkę, a jak mimo wszystko nie uda się poddać pod głosowanie naszego projektu, to proszę przy okazji mi zamrozić uszka z grzybami. Bardzo dobrze. Bo czy w tym tempie rozmrażania będą akurat na przyszłe święta Bożego Narodzenia oczywiście. Dziękuję bardzo. Położę je na pewno obok ustawy Konfederacji, tylko kłopot będzie wtedy taki, że się szybko rozmrożą. Więc nie wiem, czy nie szkoda panu tych uszek. Panie pośle, przyjmuję je z wdzięcznością i zobowiązuję się zaprosić Konwent Seniorów na wyserwowane uszka na naszym następnym spotkaniu. Jeżeli miałby pan inne pomysły co do cateringu, serdecznie również zapraszam, panie pośle. Chętnie przyjmiemy. Panie czym chata bogata? Ja rozumiem, że pan w to wierzy, w to, co teraz mówi, bo ja jestem posłem 5. rok, pan 3. miesiąc, jeszcze dużo się pan musi nauczyć. Dziękuję panu bardzo. Na pewno będę uczył się od pana bardzo pilnie i dziękuję też za to zwrócenie uwagi. Jestem uosobieniem pokory, więc przyjmuję to z dobrej wierze. Panie premierze, naprawdę muszę powiedzieć, że jeszcze nikt na tej Izbie tak się nie cieszył z czyjegoś powrotu. Jeszcze nigdy tyle ciepłych i miłych słów. Widać, że tęsknota była wielka. Ja powtarzałem państwu, że im większe cierpienie pragnienia, tym większa radość zaspokojenia i oto stało się to rzeczywiście dzisiaj faktem. Bardzo się z tego cieszę, że pan znowu jest z nami razem z całym Klubem Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, spokojnie, spokojnie, naprawdę. Wniosek formalny w sprawie mrożenia uszek z grzybami został przyjęty, ale wybaczcie państwo, nie będziemy go poddawać pod głosowanie i powrócimy do rozpatrzenia punktu 1 porządku. Ale pomysł miał pan fajny, muszę powiedzieć. Bardzo taki happeningowy i spektakularny. Powracamy do rozpatrzenia. Ma talent, ewidentnie. Złoty przycisk. Powracamy do rozpatrzenia punktu 1 porządku dziennego.